Podczas środowego posiedzenia Rady Miejskiej suwalscy radni pochylą się nad bonem żłobkowym. Jeśli uchwała zostanie zaakceptowana w proponowanym kształcie, miasto zrefunduje rodzicom lub opiekunom maluszków kwotę do 300 zł miesięcznie. Jak czytamy w regulaminie uchwały, wartość bonu żłobkowego naliczana będzie indywidualnie i wyniesie nie więcej niż faktyczna opłata za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna z wyłączeniem opłat za wyżywienie. Bonu żłobkowego nie będą mogli otrzymać rodzice dzieci uczęszczających do miejskich żłobków, ale to nie problem, bowiem są one nieodpłatne. Bon prawdopodobnie będzie przyznawany na okres jednego roku. Obejmie dzieci, które ukończyły co najmniej 20 tygodni życia i nie dłużej niż do zakończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy trzeci rok życia. Zgodnie z regulaminem pieniądze będą wypłacane na konta wnioskodawców. O bon żłobkowy będą mogli ubiegać się wyłącznie mieszkańcy Suwałk.